Kochani, cieszymy się z całego serca, bo mamy 100 tysięcy subskrypcji, czyli 100 tysięcy osób kliknęło subskrybuj. To jest taki odpowiednik, lubię Was, chcę być blisko, chcę w jakiś sposób otrzymywać sygnał od nich. Nie mamy wiedzy, ile osób kliknęło dzwoneczek, że jesteśmy w wielkiej bliskości, ale to jest 100 tysięcy subskrypcji, które stanowi 100 tysięcy osób, które nam zaufało. To Ty nam zaufałeś. To Tobie chcę dzisiaj powiedzieć dziękuję za to, że wspierasz nas w przeróżny sposób. Wspierasz oglądając, wspierasz modląc się za nas, za całą kadrę, że mówisz nam dobre słowo, za każdy dobry komentarz, ilekroć spotykamy się w różnych miejscach. Tak ciepłe i dobre słowa otrzymujemy od Was, że warto robić to, co tutaj jest na YouTubie, że się tym karmicie, cieszycie. I to wszystko sprawia, że jeszcze bardziej nam się chce. W ciągu tych paru lat, jak istnieje kanał, to ostatnią decyzją było podzielenie go na dwa kanały, jak dobrze wiecie, do transmisji na żywo i do wszystkiego, co jest studyjne. To była bardzo ważna decyzja ostatniego czasu. Jesteśmy zaangażowani nie tylko jezuici, ale i różni inni zakonnicy, kapłani. Są pracownicy, są wolontariusze. Wszystko razem tworzy kanał Mocni w Duchu na YouTubie, a właściwie już dwa kanały, którymi z Wami się komunikujemy i którymi też wspieramy Was duchowo, żebyśmy się mogli rozwijać. Także bardzo, bardzo Wam dziękuję z całego serca, razem z całą ekipą i chcemy, żebyście byli dalej z nami. Myślę, że każdy z Was ma świadomość, że współtworzysz ten kanał, że on jest dzięki Tobie, bo gdyby nie było odbiorcy, to dla kogo nadawać, dla kogo to wszystko tworzyć. Także czuj w sercu, że bez Ciebie tego kanału by nie było. Bez Twojego komentarza, bez Twojego kciuka w górę, bez Twojej subskrypcji ten kanał by nie istniał. Także dzięki wielkie. I razem chcemy iść dalej. Mamy dla Was specjalny prezent. Zrobiliśmy teledysk do utworu, który myślę, że ma bardzo dużą popularność, będzie miał bardzo dużą popularność, bo ja go bardzo lubię. Daj mi usłyszeć Twój głos. Utwór, który po prostu płynie z nowej płyty Mocnym Duchu. Zachęcam, żeby Was prowadził w modlitwie. I niech ten hit będzie często w Waszych domach i ten teledysk. Natomiast przy tej okazji chcę Was zapytać o marzenia. O to, co Wam się marzy, aby było na tym kanale. Co mamy więcej zrobić, w jakim kierunku pójść. I proszę, żebyście nam napisali to w komentarzu pod tym filmikiem. Możecie napisać cokolwiek. Możecie odpowiedzieć na moje dziękuję, które do Was kieruję. Ale chcemy też posłuchać Waszych marzeń, jakie mielibyście oczekiwania. Być może są rzeczy, które powinniśmy w serii jakiejś podjąć, bo tego Wam brakuje, tego nie ma. Na pewno to, co nas wyróżnia jako kanał Mocni w Duchu, to są transmisje na żywo, które cały czas robimy i one codziennie dochodzą, kazania, różne inne wydarzenia. Ale co jeszcze? Co byście chcieli, żebyśmy rozwinęli, w jakim kierunku pójść? Czekam na Wasze marzenia, czekamy na Wasze pragnienia, oczekiwania. Myślę, że z pomocą Bożą wiele możemy zrobić. Wiele możemy tych marzeń zrealizować, mając też bardzo duże zaplecze osobowe, bardzo doświadczonych osób, które być może czytając te komentarze powiedzą, to ja się to zaangażuję i to podejmuję. Także piszcie odważnie, szeroko, co tylko byście chcieli, aby na kanałach Mocni w Duchu TV i Mocni w Duchu Live, żeby się pojawiało. Będziemy to rozwijali. I bardzo, bardzo dziękuję, że dzięki Wam, dzięki Tobie staliśmy się kanałem telewizyjnym. Pod 100 tysięcy subskrypcji mamy już wszystkie narzędzia, które daje YouTube do tego, że jest telewizja. Dzięki wielkie. Wypełniło się proroctwo Marii Wadi, które powiedziała kilka lat temu na forum charyzmatycznym, że tutaj w Łodzi będzie telewizja. No i zaczyna się. Dzięki.